Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ojciec Dolindo o aniołach. Taki jest temat naszych spotkań, a opieram je na książce księdza Marcello Stancione i Carmine Alvino, Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy. W poprzednim odcinku mówiłem o pięknie aniołów, ich roli, różnorodności, o tym, jak usłyszeć głosy aniołów, albo czy w ogóle można je usłyszeć, dlaczego ojciec Dolindo tak bardzo kochał anioły i starał się je naśladować. Dzisiaj refleksja o kapłanach i aniołach, bo o tym ksiądz Dolindo pisze także bardzo dużo. Żaden z kapłanów nie jest aniołem. Może łatwiej by nam było się spowiadać u anioła stróża, świętego Michała Archanioła, Gabriela, stawać w kolejce do konfesjonału, ale spowiadamy się u kapłana. Niemniej bardzo często podkreślana jest jakaś jedność, która istnieje między kapłanem a aniołem. Niektórzy z mistyków widzieli dodatkowych aniołów, którzy czuwali nad życiem kapłana. Troszczyli się o jego duszę, o jakość jego życia, o to, by był świętym i przybliżał ludziom Boga. Ojciec Dolindo, gdy był w niższym seminarium, miał za zadanie opiekę nad wieczną lampką. Jak wiecie, w kościołach jest Najświętszy Sakrament, obok niego jest lampka. Nie zawsze to światło jest elektryczne. Często jest to światło naturalne, trzeba dolewać oliwy czy oleju, aby płomień nieustannie płonął. I oto ojciec Dolindo, kiedy zbliżała się pora tego, aby udał się przed Najświętszy Sakrament, nie tylko pomodlił, ale zadbał o nową dawkę oleju, aby płomień nie zgasł, wówczas anioł stróż go budził. Minutę, dokładnie 60 sekund przed tym wydarzeniem. Wszyscy pytali, skąd masz taki dokładny zegarek? To nie zegarek, odpowiadał Dolindo, to mój anioł stróż. W znakomitym rozdziale ojciec Dolindo porównuje funkcję kapłana do roli aniołów, a konkretnie archaniołów. Czytamy w Piśmie Świętym o siedmiu duchach stojących przed Bogiem. Znam imiona trzech z nich. To Michał, Gabriel i Rafał. Oto jak obowiązki kapłana i styl jego życia winien się wiązać z tymi archaniołami. Posłuchajmy. Kapłan jest wręcz aniołem tronu Bożego, który ma w sobie łączyć godność i powinności siedmiu duchów stojących przed tronem Boga. Jak Michał Archanioł przyczynia się do umacniania Bożej chwały, któż jak Bóg, i walczy, wyrywając ludzkie dusze z sideł szatańskich. Jak Gabriel jest silny mocą Bożą i głosi wielkie dzieła Pana, gdyż jest jego posłańcem zwiastującym duszą Boże plany. Jak Rafał leczy dolegliwości dusz, miłosierną miłością uwalnia od nich ciała i spieszy z pomocą pielgrzymującym na ziemi. Przez swoją posługę jest on naprawdę Bożym lekarstwem, gdyż przychodzi do duszy jako lekarz i posiada nadprzyrodzone środki, aby je uzdrowić. Czyż to nie piękne porównanie? I dodaje Dolindo, któż jest większym czcicielem Boga niż kapłan, który składa ofiarę mszy świętej i nieustannie adoruje
i uwielbia Słowo wcielone. Przez kontemplację odwiecznych prawstw jest on cherubinem przed tronem Boga. Jest serafinem przez miłość swego dziewiczego serca, które całe ma należeć do Boga i tylko do Niego. Jest tronem Bożej chwały. Jest mocą, która wielbi Pana w dziełach swej posługi. On jest głową chrześcijańskiego ludu i panuje nad nim za przyczyną Bożego prawa. Dodaje także, kapłan jest męstwem i stałością w bitwach, które toczy na chwałę Pana, jest sługą Bożego miłosierdzia, niejako archaniołem Boga i jest aniołem, posłańcem Boga, by pośredniczyć między Bogiem a ludźmi. Genialnie brzmią te słowa. To wspaniałe porównanie anioła z kapłańskimi funkcjami. I kończy bohater naszej książki: jeśli kapłan w służbie równy jest aniołom, to jego życie ma być anielskie i święte. Nie może on i nie powinien uważać siebie za takiego samego jak inni. Powinien postrzegać siebie jako niemal naturę wyższą i żyć w sposób nadprzyrodzony do tego stopnia, by już nie ulegać dokuczliwym wpływom świata, złego ducha i ciała. Mocne słowa. Jak widzicie, jestem w sułtannie, jestem kapłanem. To wezwanie ojca do Lindo porusza moje sumienie i bardzo mnie mobilizuje. My, księża, z jednej strony jesteśmy podwójnie kuszeni, bo tak mówił święty Franciszek, ale także postawieni na świeczniku. Może dlatego mamy podwójną opiekę aniołów, po to, abyśmy byli do nich podobni, w tych cechach, o których mówi ojciec do Lindo. Niech refleksją z tej książki będzie pragnienie, które zrodzi się w waszych sercach, abyście modlili się za kapłanów, może za przyczyną świętych aniołów, by ich życie było nie diabelskie, ale anielskie, nie przeciętne, ale święte, duchowe, bo owce idą za pasterzem. Nie stawia się światła pod korcem, ale na świeczniku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na ostatni, trzeci odcinek spotkań ojca do Lindo z aniołami. Któż jak Bóg?